Jarzębina, czyli jarząb pospolity, jest liczna w całej Polsce. W Tatrach mamy kilka gatunków jarzębów. Mimo swych niewielkich rozmiarów, jarzębiny silnie zaznaczają swoją obecność pod koniec lata, kiedy mają krwisto-czerwone owoce, oraz jesienią, gdy liście czerwienieją. Jarzębina, po góralsku skorusa, mimo że bardzo liczna w tatrzańskich reglach, zawędrowała wysoko. Można ją spotkać nawet nad czarnym stawem pod Rysami. Jej wiosenne, jasnozielone liście lub pięknie przebarwione jesienią wyraźnie kontrastują na tle ciemnej zieleni kosodrzewiny. Chyba najładniejsza sceneria w kraju, w jakiej możemy podziwiać to drzewo, jest nad Morskim Okiem, przy szlaku prowadzącym spod schroniska na próg dolinki za Mnichem. Fakt, że jarzębina rośnie tak wysoko, potwierdza jej niebywałą odporność na wiatry i mrozy. Jarzębina przybyła w Tatry około 10 tysięcy lat temu, chwilę po tym, jak skończyła się epoka lodowcowa. Jest zatem jednym z pionierów zasiedlających te góry. Warto pamiętać, że jest to gatunek zoochoryczny, co znaczy, że do rozsiewania jego nasion przyczyniają się zwierzęta, głównie drozdy, zjadając owoce wraz z nasionami, a następnie je wydalając, roznosząc po okolicy. Kwiaty i owoce jarzębiny mają też szerokie zastosowanie w kuchni i medycynie, dzięki dużej zawartości witaminy C i A. Napar z nich sporządzony pomaga w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego i jest łagodnie moczopędny. Przygotowane z jarzębiny domowe przetwory wykazują działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i wzmacniające. W świeżych owocach znajduje się toksyczny kwas parasorbinowy. Na szczęście jest to związek nietrwały i łatwo ulega rozkładowi po obróbce termicznej. Zwierzęta też o tym wiedzą. Z jarzębinowej stołówki korzystają dopiero po pierwszych przymrozkach.